Hej, 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 moje bagietki! Jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy czytać hejty dotyczące Pixie Star. Więc jeżeli widzieliście mój filmik pod tytułem Czytam hejt na Lenkę, to już wiecie, czego się spodziewać. Zaczynajmy! Więc tak jak w poprzednim odcinku z tej załóżmy serii, najpierw wpiszę sobie Pixie Star w przyjaciołach i sprawdzimy, jakie są konta o tej nazwie. O, i tutaj już mamy sporo kont o bardzo ciekawych nazwach. Pixie Star to haker, 7 poziom. Czy coś się dzieje na tym koncie? Nic. Zupełnie tak jak na moich filmach. Pixie Star to główienko. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pixie Star to gunwo. Tego nie było. Pixie Star to gówno rułowe. Pixie Star to gówno, gówno, gówno. Wszyscy wyzywają Pixie Star od gówna. Pixie Star to haker. Pixie Star to sraka, oszustka, oblech, wampir? Co? Może wpiszmy sobie Pixie Star jest. Pixie Star jest deklem. Pixie Star jest deklem 1. Pixie Star jest deklem 3. Pixie Star jest głupia. Jestem chłopakie, a nie odkryłam, że jestem dziewczyna, bo jestem różowa, hip hip jura, kocham. Dosyć ciekawych rzeczy, jak widać, dowiedzieliśmy się o Pixie Star z tych kont. Teraz może przejdźmy do artbooków, tak jak w zeszłym odcinku. Kto wie, że Pixie Star i Zack Sky to jedna ta sama osoba, to jest chłopak w realu, a wszystko ma za darmo, bo to jest miejsce w znaj zajmuje. Po co to nam? Kto się zgadza na Janowka? Chcę, aby to się znalazło na pierwszej stronie w top. Wow! Dobry, poruszę dziś sprawę MSP, odkąd mamy Pixie Star w znaj, giną nam rzeczy. Okazało się, iż ja miałam taką sytuację, nie licząc innych. Pixie mówi, że dostaniesz ubrania za autografię, czyli ty dajesz grafa, a ona włamuje się na czyjeś konto i mu kradnie, potem przysyła. Tak więc uważajcie na nią. Słuchajcie, mam dla was taką sprawę. Otóż czemu artbooki Pixie, w nawiasie Strixie, Star mają najwięcej love it? Pytam się, czemu? Aha, i druga sprawa. Tak, Strixie Star to moderator i nikt mi nie mówi, że to normalny gracz. Bardzo ciekawe są te artbooki, tak szczerze. Proszę, proszę, oto nasz Pixie Star, która zabrała naszą Samantę i teraz nie ma castingu przez Pixie Star. Ona to potwór. Wcześniej to była potworem. Pomóżcie, dając love it, żeby załatwić ją, żeby już nic nie psuła. Pomóżcie i razem ją zniszczymy. Udostępnij to znajomym. Uwaga, wymieniam, dlaczego nienawidzę Pixie Star. Miała oprowadzić po MSP. Wszyscy mogą jej lajkować, a ona nie. Nie można z nią pisać. Nie daje grafów. Cały czas ma VIP-a. Koniec. Nie no, nie spodziewałam się tak szczerze takich rzeczy w tych artbookach. Pasożyt? Why? Pixie Star to pies. Zapraszam na obejrzenie filmu Pixie Star to pies. Dobra, idziemy na film do Katis. Myślę, że trzeba to zobaczyć. Nikt mi nie dał VIP-a. Świetna produkcja, 5 gwiazdek. Pixie Star to robot? Co niemożliwe! Pixie Star to robot! No bo zwróćcie uwagę na to, że ludzie, przynajmniej normalni, nie siedzą doby przed komputerem, raczej przed Movie Star Planet. A właśnie, po co nam Pixie sram, za przeproszeniem? Ona nas niby informuje o ważnych wydarzeniach, ale przecież my wspaniali Movie Star, jak się czegoś dowiemy, nie od Pixie Star, to robimy arty! Pixie Star do szczęścia nie jest nam potrzebna! Jest aktywna cały czas, nawet w nocy. Kliknijcie na Pixie, nie ma zapytania o przyjaźń, nie ma pokazanego levelu i nie można z nią porozmawiać, a każdy się zachwyca jej artami, no błagam. Patrzcie też na jej zdjęcia, przecież są takie, no, dorosłe, a tak... Dziękuję Dominika 1613 za pozdrowienie. A tak w ogóle spróbujcie przesłać ten art Pixie. Wiecie co? Wyjawię wam prawdę objawioną, w sensie dla tych wszystkich osób, które tworzą te artbooki. Nie wiem w sumie, czy teraz w 2018 roku w październiku ktoś jeszcze wierzy w te bajki, ale powiem wam w sekrecie. Ale słuchajcie, nie możecie tego mówić nikomu innemu, to jest tylko między nami, tak? Pixie.
Co? Niemożliwe! Jak to się stało? A tak na serio, tak, Pixie Star to bot i jest sterowany przez grupę moderatorów, najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. Jej statusy są wysyłane automatycznie i tak naprawdę Pixie Star nie wygląda tak w realu jak tutaj. To nie jest Pixie Star. To jest tylko reklama Movie Star Planet z jakąś aktorką. Nie wiem, czy jest jeszcze osoba, która w to wierzy, ponieważ te artbooki, jak sądzę, są już dosyć stare. Jednakże, no tak tylko mówię, dla ewentualnych osób, które jeszcze w to wierzą. Dobrze, i myślę, że na tym możemy już skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodobało. Dajcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. A tymczasem do następnego i pa, 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 pa.